ten weekend ścigamy się na torze Portimao. Po raz pierwszy Formuła 1 trafi na ten obiekt z wyścigiem. Oczywiście testy już się tam odbywały, natomiast sama Portugalia oczywiście ma nieco głębszą historię wyścigową, także dotyczącą Roberta Kubicy, jego wielkich sukcesów w seriach juniorskich. Grand Prix Portugalii wraca do kalendarza Formuły 1 po 24 latach przerwy. Po raz 17 w historii taki wyścig o takiej nazwie odbędzie się w tym kraju, no ale po raz pierwszy na nowym torze, na torze Autodromo do Algarve, niedaleko miasta Portimao, na torze, na którym Formuła 1 gościła już w czasie sesji testowych w 2008 i 2009 roku, no ale to były czasy, kiedy nie było jeszcze takich wspólnych sesji testowych, więc nie wszystkie ekipy miały okazję jeździć po tym obiekcie. Była tam ekipa Ferrari, McLaren, Renault z tych istniejących, obecnie także Williams, Toro Rosso, do tego także Toyota. Spośród kierowców w zasadzie tylko Lewis Hamilton, no chyba że znowu Nico Hülkenberg wsiądzie podczas tego weekendu do samochodu. To jest to kierowca, który również ma doświadczenie z samochodu Formuły 1 na tym torze. Lando Norris też tam testował stary samochód McLarena kilka lat temu, no a reszta kierowców, ci, którzy znają ten tor, to jedynie ze swoich startów w seriach juniorskich, bo oczywiście na tym torze jeździły różne serie, nie tylko na przykład europejska Formuła 3, w której tutaj po Algarve ścigali się chociażby Antonio Giovinazzi, George Russell czy Charles Leclerc, ale także na przykład seria GP2, gdzie z kolei Sergio Perez tutaj miał okazję jeździć. Także no, paru zawodników wie, o co chodzi na tym torze, wie, w którą stronę skręcać, nawet jeśli nie siedzieli w symulatorze, natomiast oczywiście czymś zupełnie innym jest samo zapoznanie się w praktyce z tym obiektem. 4 km i 600 metrów, krótsze od tego toru w obecnym kalendarzu jest tylko Hungaroring, Red Bull Ring, no i oczywiście ta wersja toru w Bahrajnie, po której będą się ścigali kierowcy pod koniec sezonu, ten niecodzienny układ pętli tego toru, więc oczywiście dość krótki obiekt o układzie, jeżeli tak popatrzymy na pętlę, dość podobny chociażby do toru pod Barceloną, zresztą pod względem długości tam tylko 2 metry są różnicy pomiędzy Algarve i Barceloną, sam układ też podobny do toru Estoril, na którym Formuła 1 oczywiście gościła w latach 80. i 90. Zakręty o różnej charakterystyce, sporo takich ślepych zakrętów, w związku z tym, że tor jest pagórkowaty, są zmiany poziomów. Niektórzy porównują to trochę do charakterystyki torów Austin. Mamy także długą prostą, około kilometr długości, tam jedyna strefa DRS w czasie tego weekendu, więc ogólnie tor raczej wymagający dla samych kierowców, myślę, że będą mieli dużą frajdę zjeżdżenia po nim, natomiast jeśli chodzi o samą widowiskowość ścigania, wyprzedzanie, no to oczywiście jak to zwykle Formuła 1 bywa, pewnie będą z tym kłopoty, no ale oczywiście pierwsza wizyta na tym torze, więc zawsze tutaj pewne niespodzianki mogą być, jeśli chodzi o przygotowanie samochodów do wyścigowego weekendu. Także nowa nawierzchnia zmieniona przed tym sezonem, kilka tygodni zaledwie temu, więc to oczywiście też znak zapytania, jeżeli ktoś oczywiście ma dane na temat tego, jak to było kiedyś tutaj na tym torze, to te wszystkie dane teraz no, są niewiele warte. Sam układ to oczywiście bez zmian, natomiast sama charakterystyka nawierzchni może być inna. Mocne obciążenia dla opon, w związku z czym Pirelli przywozi tutaj najtwardsze mieszanki C1, C2 i C3, no i do tego pierwsze 30 minut drugiej piątkowej sesji treningowej to będzie czas obowiązkowo poświęcony na sprawdzanie opon na sezon 2021, więc jakby tutaj pół godziny przygotowań przed resztą weekendu zostanie zespołom urzędowo odebrane, bo każdy musi wziąć udział w tych pracach i tutaj Pirelli będzie narzucało, jak te prace będą wyglądały. Po 3 komplety opon na zespół, na te 30 minut będzie przyznane, przy czym jeden komplet dla jednego samochodu, tak żeby cały czas ten samochód jechał na jednym komplecie opon, natomiast 2 komplety do testów porównawczych dla drugiego samochodu. Test, jak to się mówi, na ślepo, czyli zespoły kierowcy nie będą dokładnie wiedzieli, co mają założone do swoich samochodów, muszą po prostu no, założyć te opony, wyjechać na tor, przejechać okrążenia, uwagi zwrotne tutaj przekazać do Pirelli, a całą resztą tych analiz zajmie się właśnie włoska firma na podstawie tych informacji od poszczególnych kierowców. Niezły tor, żeby właśnie takie testy wykonać ze względu na to, że faktycznie to obciążenie dla opon tutaj będzie bardzo, bardzo duże. Historycznie, tak jak wspomniałem, tor Estoril oczywiście tutaj z tym torem głównie kojarzy się historia wyścigu Grand Prix Portugalii, no i także historia Roberta Kubicy dla tych fanów, dla tych kibiców, dla których Robert pojawił się w świadomości nie w 2006 roku, tylko rok wcześniej, no co najmniej rok wcześniej, bo również
jeżdżąc w formule Renault 2.0, jedno z pierwszych podiów w wyścigach samochodowych właśnie na tym torze w 2001 roku Robert wywalczył. Natomiast 2005 i właśnie tor Estoril to była arena jego największego sukcesu w tamtym sezonie, to znaczy przypieczętowania tytułu World Series by Renault w sezonie zdominowanym przez niego. To była przedostatnia runda. Później jeszcze były zawody na Moncy, które na szczęście dla Roberta już nie miały znaczenia, jeżeli chodzi o jego sytuację w mistrzostwach. Wcześniej 4 wygrane wyścigi, bardzo regularna jazda i prowadzenie w mistrzostwach właściwie od pierwszej rundy od toru Zolder. I właśnie na torze Estoril 2 podia przypieczętowały ten mistrzowski tytuł, właściwie już pierwsze podium w pierwszym wyścigu. To już było jakby, sprawa już była załatwiona w tym krótszym wyścigu bez pit stopu. Tam Robert zajął drugie miejsce, w drugim wyścigu zajął trzecie miejsce, wygrał Felix Porteiro, zespołowy kolega Roberta z ekipy Epsilon Euskadi, i to też przypieczętował tytuł dla zespołu baskijskiego. Szefem był Joan Villa del Prat, kierowca, inżynier, który pracował także przez szereg lat w Formule 1, między innymi w zespole Benettona, gdzie razem z Michaelem Schumacherem pracował nad mistrzowskimi tytułami w połowie lat 90., więc bardzo taka uznana postać, jeśli chodzi o motorsportowy świat. Zresztą w tamtej ekipie pracowało wielu bardzo doświadczonych ludzi, którzy mieli też doświadczenie z Formuły 1, a dla samego Roberta oczywiście to był ostatni krok przed testami Formuły 1, bo nagrodą za ten mistrzowski tytuł była właśnie sesja testowa z ekipą Renault na początku grudnia w Barcelonie. Ten wyścig na torze Estoril na początku października, bardzo miło to w ogóle wspominam, to był trzeci sezon, podczas którego na bieżąco oglądałem poczynania Roberta na torze. Jeździłem w tamtym sezonie akurat na wszystkie wyścigi. Jeździłem, to jest tutaj słowo klucz, bo oczywiście to były czasy, kiedy tanich linii lotniczych za bardzo jeszcze nie było. Wtedy na szczęście akurat w 2005 roku firma Renault nam zapewniła samochód, który można było dojeżdżać na poszczególne rundy, ale wciąż trzeba było tę trasę pokonać. I o ile powiedzmy Oschersleben w Niemczech to jest jeszcze spokojnie, tam można dość szybko się dostać, ale tym samochodem też pojechaliśmy na przykład na Donington do Wielkiej Brytanii, na wielką wyprawę do Le Mans i Bilbao, bo to były wyścigi sąsiadujące ze sobą weekendy, więc z Le Mans prosto do Bilbao i później do Polski, Walencja także samochodem, później na te testy do Barcelony też wyprawa samochodem, ale akurat do Estoril trochę daleko jednak było, w związku z czym akurat wtedy podróż lotnicza na ten wyścig, chociaż dwaj koledzy nie bali się dystansu i też na ten wyścig pojechali właśnie na kołach samochodem. A dla samego Roberta mistrzowski tytuł też oznaczał, że postanowił sobie przyznać taką drobną nagrodę i tydzień później pojechał jako zerówka, jako samochód z numerem 0 podczas rajdu wawelskiego. No i oczywiście miałem ogromną przyjemność i frajdę mu towarzyszyć wtedy na prawym fotelu, ale to już zupełnie temat na inną historię. Jak sami widzicie, Estoril potrafi się kojarzyć bardzo, bardzo miło, chociaż rzeczywiście wspomnienia związane z Formułą 1 też tutaj są bardzo bogate. 1984 rok to był pierwszy wyścig Formuły 1 na tym torze. Wcześniej trzykrotnie organizowano Grand Prix Portugalii, dwa razy w Porto, raz w Lizbonie na torach ulicznych, ale to był koniec lat 50., początek lat 60., więc tak naprawdę dawno, dawno temu, zupełnie inna epoka, a w 1984 ten wyścig w tym właśnie na torze Estoril kończył sezon i wtedy wielka walka Alana Prosta i Nickiego Laudy z ekipy McLarena. Prost wygrał wyścig, Lauda był drugi, ale o pół punktu zdobył mistrzowski tytuł, mimo że na przykład ani razu w tamtym sezonie nie wygrał kwalifikacji, ani razu nie startował z pole position, zresztą tego decydującego wyścigu na Estoril też ruszał poza pierwszą dziesiątką w ogóle, ale skuteczność w wyścigach była naprawdę na wysokim poziomie. Wtedy trzeci był Ayrton Senna, jeszcze w ekipie Toleman w swoim debiutanckim sezonie, a w pierwszej fazie kolejnego sezonu w 1985 roku, kiedy wyścig przeniesiono właśnie na wiosnę, w deszczowych warunkach Senna odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w Formule 1 za kierownicą Lotusa z silnikiem Renault w deszczowych warunkach. Prowadził od startu do mety po starcie z pole position, także absolutna dominacja w jego wykonaniu. No i pierwsze z 41 zwycięstw w wykonaniu wielkiego Brazylijczyka. Co ciekawe, później także i David Coulthard tutaj wygrał swój pierwszy wyścig Formuły 1 w 1995 roku w barwach Williamsa. Dwa lata wcześniej, w 1993, Alan Prost tutaj przypieczętował swój czwarty tytuł Mistrza Świata już w barwach Williamsa. Wtedy wyścig wygrał Michael Schumacher, to było jego drugie zwycięstwo w Formule 1, natomiast Prost wtedy przypieczętował swój tytuł. No i 1996 rok, czyli ostatnia jak do tej pory edycja wyścigu Grand Prix Portugalii, oczywiście także na torze Estoril, wtedy wygrał Jacques Villeneuve w swoim debiutanckim sezonie w barwach Williamsa, przedłużając swoje szanse
walkę o mistrzowski tytuł, który no i tak na koniec na Suzuce zgarnął Damon Hill, wygrywając wyścig, a wtedy Villeneuve'owi odpadło koło. Natomiast w Portugalii Jacques wsławił się wyprzedzaniem Michaela Schumachera po zewnętrznej ostatniego zakrętu, bardzo długiego, szybkiego zakrętu, przypominającego trochę parabolikę na Moncy. I tam właśnie, korzystając nieco z tego, że obaj dublowali wtedy Giovanniego Lovaggiego w samochodzie Minardi, a Villeneuve no, odważnie zaatakował od zewnętrznej, zresztą mówił później, że jego doświadczenie z torów owalnych, bo przecież szlify i tytuły i sukcesy zdobywał w serii amerykańskiej za wielką wodą, wygrał przecież Indy 500, no i takie doświadczenie w jeździe po owalach, jak sam mówił, trochę mu się w tym efektownym manewrze wtedy przydało. Jeśli chodzi o samych kierowców rodem z Portugalii, to tutaj no, za bardzo ten kraj nie ma się czym pochwalić, tylko cztery nazwiska w historii. Nisha Cabral, koniec lat 90. i początek, koniec lat 50., początek lat 60., cztery starty w Formule 1 bez żadnych sukcesów. Później Pedro Chaves, 91. rok, ekipa Colonii, wsławił się tym, że jest na drugim miejscu pod względem kierowców, którzy nie wystartowali nigdy w żadnym wyścigu, natomiast podejmowali najwięcej prób zakwalifikowania się. 13 razy mu się ta sztuka nie udała, 14 razy o jeden więcej rok wcześniej Claudio Langes, włoski kierowca, więc akurat w tej kategorii Portugalia ma podium. Później pierwszy punkt zdobył Pedro Lamy, jedyny punkt zresztą w karierze, to jest z kolei połowa lat 90. Starty w Lotusie i w ekipie Minardi, dla której właśnie ten punkcik w Grand Prix Australii w 1995 roku zdobył. Absolutnie szalony wyścig, niewiele samochodów wtedy dotarło do mety. Drugi na mecie Olivier Panis miał dwa okrążenia straty do Damona Hilla, więc absolutnie szalone zawody, ale Lamy to wykorzystał. Szalone zawody wykorzystał także czwarty, ostatni jak do tej pory Portugalczyk, czyli Tiago Monteiro, który zdobył podium, trzecie miejsce. No ale to był wyścig o Grand Prix USA w 2005 roku, gdzie samochody na oponach Michelin zjechały dalej serwisowej po okrążeniu rozgrzewkowym. Do wyścigu ruszyło 6 samochodów, 2 Ferrari, 2 Jordane i 2 samochody Minardi. No i właśnie Monteiro był tym najlepszym z reszty. Później oczywiście kariera chociażby w samochodach turystycznych w przypadku Monteiro, Pedro Lamy, raczej wyścigi długodystansowe, chociaż też jeździł chociażby w serii DTM. No ale w długim dystansie startował w barwach chociażby Peugeota w Le Mans, pole position kilkakrotnie, drugi na mecie, później Aston Martin w kategorii GT, więc tak naprawdę no, cały czas te kariery jakoś tam się rozwijają, ale oczywiście w Formule 1 Portugalczycy sukcesów wielkich nie odnosili. Wracając do tego weekendu, oczywiście bardzo ważna będzie skuteczność symulacji, skuteczność tej pracy, która odbywa się poza torem, to znaczy te dane zdobywane podczas piątkowych treningów będą musiały być bardzo szybko i skutecznie przetwarzane w fabrykach po to, aby jak najlepsze ustawienia do tego nowego dla wszystkich toru dobrać. Szeroka nitka toru, zakręty też dość szerokie, zróżnicowane, więc tutaj też może być trochę tak jak właśnie w Austin, gdzie w kilku miejscach można różne nitki jazdy, różne linie jazdy obierać, to też kierowcy muszą sobie tutaj wypracować. Sporo pewnie będzie uwag takich pomiędzy dwiema stronami garażu, typu, że mówimy Bottasowi, jak jedzie Hamilton w danym zakręcie i odwrotnie, po to, żeby jak najlepszy sposób jazdy tutaj obrać. No na pewno weekend szykuje się dość interesujący, jak zawsze przy okazji każdego nowego, świeżego toru w kalendarzu. Pogoda teoretycznie w Portugalii powinna być zawsze piękna i ciepła, ale na ten weekend też nieco takie mieszane, niepewne prognozy pogody, więc sporo tutaj mamy ewentualnie niewiadomych. Oczywiście cały czas za kulisami wiele się dzieje, już pierwsze roszady kadrowe, jeśli chodzi o rozstania pod kątem sezonu 2021, więc oczywiście jest co śledzić, jest czemu się przyglądać, więc warto oczywiście rzucić okiem na antenę Eleven Sports, gdzie oczywiście cały weekend będziemy na żywo pokazywać. A jeśli chodzi o ten wstęp do wyścigu na torze w Portugalii, to już wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Hej!